Witam serdecznie, witam na paskudnym kanale. Ja jestem Paskuda, a to jest paskudny film. Zapraszam do obejrzenia filmu z bitwy mojej na AMX-ie 105 w francuskim lajcie z magazynkiem. Ale tej bitwy nie tylko pokazuję, dlatego że jakiś tam wynik był. Fakt, że wyniku wielkiego nie było, super wyniku nie było, ale bitwa jest sama w sobie bardzo, bardzo ciekawa. Także zapraszam do obejrzenia tej bitwy. Troszeczkę będę komentował, ale niedużo, żeby nie na darmo się nie nagadać. Jedziemy. Szalony żołnierzu, wyrzygajcie coś pożytecznego. Słucham, Bitwę rozegrałem wczoraj, ale miałem jeszcze złe ustawienia ogólnie wszystkiego, bo bitwa była podczas streamu. Miałem lagowania, mysza, w ogóle grałem na myszce z podkładką, na nowej myszce, a okazało się, że ta myszka nie za bardzo współpracuje z tą podkładką, więc usunęłem w późniejszym etapie streamu już tą podkładkę i idealnie się gra. AMX 105 jest to czołg light, ale nie za bardzo się nadaje do, właściwie się nie nadaje do aktywnego spotowania. Mortadelle! Koniec amunicji, szefie! Widać te lagi, które były. Jest taka... lekkie skoki są. Trochę fuks, żebym go nie zgąskował, pewnie naszego leoparda by zdjął. Spójrzcie na mapę, nasze ciężkie czołgi zaczynają przegrywać. CS-63, on się dobrze zachowuje, bo jak do tej pory nie stracił hapsu. A to dużo. A to bardzo dużo. Tu byłem na przeładunku, niestety, no leopardowi się w pewnym sensie upiekło, jeżeli chodzi o mnie, ale nie upiekło mu się ogólnie. Dobra, nasze ciężkie już właściwie zginęły i co tu dużo mówić, sytuacja jest dramatycznie tragiczna, nie mamy szans na zwycięstwo już w tym momencie, małe, ewentualnie mikro dosłownie.
4 do 6, 11 do 19 w HP tysiącach, także zbyt duża różnica HP. Cztery do siedmiu, 10 do 18 tysięcy. No źle jest, jest źle. Podejrzewam, że ten nasz bat ma pełną wersję gry. Jak on wyciągnął tego CS-a, nie mam pojęcia. Już można to uznać za odrobienie strat. Świetne zagranie. Super, udało się, szefie. Pięknie, trzy bułeczki weszły. Esterpała. Gość chyba w ogóle nie ogarniał tego Esterpała. No nie wygląda na złego gracza, ale to co po prostu na nim robił, no to żenuła. Dramat, tragedia. No zobaczcie, co, po co on tu przyjechał? Dlaczego on się uważał, że tu będzie bezpiecznie czuł? Ha! I nie wracaj! Ale nadal mamy, znowu mamy dużą utratę HP. 5 do 11. Tu myślałem, że się przewrócę. Mówię, no, sobie myślę, ja pierdziele, jakbym się teraz przewrócił, to bym zrąbał całą bitwę dla drużyny. Zauważcie, że jeszcze oni mają Chieftaina. Chieftain jest na full HP. Właśnie, zapomniałem, że mimo wszystko mieli jeszcze EBR-a, o którym nie wspominałem. Nie wiem, jak on grał, ale źle grał w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o drużynę, własną drużynę. Myślę, że po części to, co się stanie, to jest jego wina. Kartofel. To już... Właśnie mówiłem o tym, że moja mysza nie umie współpracować z podkładką. A... Dlatego nie mogłem dobrze celować. Jak on mnie spotnął, nie mam pojęcia. Co ty robisz z moją stopą? Jedna wielka magia. Prawdopodobnie Wargaming mnie zaświecił, by dać szansę wygrania przeciwnej drużynie, bo tą bitwę my mieliśmy bezwzględnie przegrać. Bezwzględnie. Ale to, co zrobiły czołgi, które pozostały na polu bitwy, dały możliwość zmienienia losu bitwy. Ze względu na to, że dostałem spota od Chieftaina, wiedziałem, że muszę szerzej go spotować, z dużo większej odległości.
bo niestety on mnie wyspotuje. Ma buffa od Wargamingów i to jest wielki problem. Posiadasz moce magiczne. Bardzo ładnie, Rico. Zobaczcie, jak późno się żarówka zapaliła w pierwszym strzale. Dobra, już wiemy, że gdzie jest mniej więcej Arta, bo była wyświetlona. Widzimy Skodę, gdzie jest Chieftain. Prawdopodobnie myślałem, że jest mniej więcej w tych zabudowaniach tam z brzega. I mówię, podjadę, wytrzymam jeden strzał przy dobrym szczęściu. Skoda rozwala Artę. Podjadę bliżej. A nuż mi się go uda zaskoczyć. I teraz ta chwila. Jest. Dostaję spota i nie wiem, dlaczego ten pierwszy strzał nie wszedł. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, straszne RNG. Fakt, że z tą myszą też miałem problemy i miałem problemy z płynnością gry. Były skoki straszne. Takie potępienie gry, co powodowało, że po prostu ciężko się grało, ale mimo wszystko jako tako udało nam się drużynie zrobić kawał dobrej roboty. Jadę na ostatnią pozycję, ale widzę, że tu nie mam spota, to raczej tam w dole nie ma i myślę, na pewno uciekła w górę. No to jedziemy w górę. Delikatne, tyk. W grze to było dużo gorzej. No i ciach. No i tak, zrobiłem 4200. To nie jest jakiś pieroński wynik, ale jest przyzwoity. No, uważam, że ta bitwa była dosyć ciekawą bitwą, dlatego zdecydowałem się ją pokazać. Mimo, że byliśmy skazani na porażkę od samego początku, zrobiliśmy psikusa Wargamingowi i wygraliśmy bitwę, która miała być przegrana. Fragów zaliczyłem 5, szkoda, że nie 6. Fajnie by było. Ze Stridswagenem razem zrobiliśmy 9 fragów i razem zrobiliśmy 9000 damage'a, przepraszam. 9000 damage'a. Przyznajcie, że no fakt, że to nie jest jakiś koks wynik, ale bitewka była przednia, fajna, przyjemna. Oczywiście wszystkich zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za każdą wspaniałą łapeczkę w górę, bo to widać, że do serca dana i z od prawdziwego pancerniaka, patrioty pancerniaka. A ja, paskuda, zapraszam was na pozostałe filmy, które są na kanale. Zapraszam również na streamki, live'y z World of Tanks i nie tylko. I co? Widzimy się na najbliższym streamie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.